Kolejna osada, wioska, względnie coś takiego. Dużo polskich samochodów tu podróżuje po Szwecji. Tylko jeden mijali się, to niemiecki. Też się zdarza. Ograniczenie do 50 na godzinę. I tak trzeba tu się poruszać. Miasteczko, flaga szwedzka, częsty obrazek właśnie, że na posesji jest wywieszana flaga narodowa. Pewno nie jest ona jako symbol własnością jakiejś jednej grupy, która zniechęca do siebie drugie grupy, więc jako własność wszystkich eksponowana właśnie flaga narodu szwedzkiego. Widać co kawałek właśnie oflagowane posesje. Kiedy słyszałem, że w niektórych miejscach, gdy są goście u nich w domu, to wtedy wywiesza się flagę. Ale nie wiem, jak to w Szwecji funkcjonuje.